Perspektywy Rady Gminy i Radnych, jak to wygląda? Wiemy, że Państwo mieliście konsultacje, głosowanie. Te głosowania były jednomyślne, chociaż pewnie wątpliwości na komisjach, na tych spotkaniach były. Tak, na pewno były i chciałbym tutaj, myślę, powiedzieć, że radni patrzą przede wszystkim na rozwój. Nie? Liczymy na środki zewnętrzne, przede wszystkim możliwość pozyskania tych środków. Tak dla samego Bolesławca, jak i całej gminy, bo leży nam na sercu rozwój gminy Bolesławiec. To jest najważniejsze, myślę, w tym wszystkim. Nie tam może niekiedy aspekt historyczny, jak najbardziej jest też istotny, ale jednak patrzmy bardziej w przyszłość. Ja jestem z tego zdania, że patrzmy w przyszłość dla rozwoju miejscowości Bolesławiec, teraz już może i miastem. Zobaczymy, jak wyjdzie to w trasie całego tego procesu i myślę, że patrzmy w przyszłość. Państwo nie jesteście tylko radnymi, ale przede wszystkim jesteście mieszkańcami tych miejscowości, które tworzą nie tylko Bolesławiec, ale i całą gminę. To również z Waszej perspektywy jako mieszkańców, jak to wygląda? No myślę, no też wskazują. Mieszkańcy mają obawy przede wszystkim, czy te wszystkie opłaty, tego się bynajmniej boją, nie? Bo słychać gdzieś tam przy dużych miastach, dużych ośrodkach, że jednak było to z niekorzyścią dla takich przekształcenia w miasta. Włączenie w miasto, coś w rodzaju połączenia. Myślę tutaj, że nie powinniśmy się tego obawiać, bo no, mamy tutaj wiele takich aspektów, gdzie już na przykład spójrzmy na Ludwików, gdzie też widzimy pomału rozwój tej miejscowości, jednak małe miasteczko, pozyskują jakieś te środki nowych inwestorów. Myślę, trzymajmy się przede wszystkim rozwoju, bo to jest najważniejsze dla nas i dla naszych pokoleń. Takie mam zdanie i myślę, że Rada Gminy w tym głosowaniu, które było tam 14 osób za, bo w obecnej kadencji mamy tak teraz, że 14 nas jest. Myślę, że może jeszcze dołączy ta 15 osoba. Z czasem jednomyślność jest na razie. Myślę, że do końca wytrwamy. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać, ten cały proces. Powstanie miasto, powstanie jego nowe terytorium. Czy w planach jest włączenie pewnych miejscowości w ten obszar miasta? Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów. Na dzień dzisiejszy jest tylko w granicach miejscowości Bolesławiec. Nie tworzymy żadnego zamieszania. To jest niepotrzebne. Z czasem, może w perspektywie jakiegoś czasu, jak będą takie... Przede wszystkim mieszkańców trzeba słuchać. Tak? Nie można nic wychodzić poza wolę mieszkańców za bardzo, bo to jest najważniejsze, myślę. Dzięki. No, dziękuję bardzo.